Jak zwykle piękne widoki Villa Simius. Villa Simius to jest taka, no, perełka, jeśli chodzi o fajne miejsca. A my sobie Villa Simius teraz po prostu opuścimy, zostając na Strada Provinciale Ticciotto. Nasza Tour de Plage osiąga tutaj powoli swoje apodeum. Parę naprawdę wspaniałych miejsc się tutaj znajduje. Jedno z tych miejsc w zasadzie już znacie, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek. Mianowicie Spiaggia Punta Molentis. Zjazd, na którą znajduje się dokładnie tutaj. Będziemy mieli jeszcze możliwość zerknąć na ten półwysep z góry. Sobie pojedziemy to nawet dalej, żeby nie stać tu bezpośrednio przy drodze, tylko zaparkować w jakimś takim bardziej uroczym miejscu, nie? Całkiem fajnie to chyba wygląda, że ten kofer to taszczę tylko po to, żeby tutaj kask zostawiać, jak gdzieś idę. Ogólnie jest praktycznie niepotrzebny, ale sprzęt, część sprzętu zostawię tutaj, ponieważ mamy troszeczkę wędrówki tam pod słońce, pod górkę. To jest bliziutko, ale nie będę przecież taszczył kasku tam na górę. Ok, jesteśmy, jak widać, teraz nad Punta Molentis. Jesteśmy nad półwyspem. To jest też ciekawa opcja opracowywania sobie miejsc do sesji fotograficznych. Nie koncentrować się na samym motywie, w jego głębi, czyli tutaj na tej zatoce, na tych szczegółach, które tam są, tylko też na otoczeniu. Szukać możliwości opisu krajobrazu z różnych perspektyw. Nie zawsze takie możliwości są tutaj, akurat są, chociaż nie są łatwo osiągalne. Wejść tutaj na ten, nazwijmy to, pagórek nie jest takie proste. Zwłaszcza od strony drogi, trzeba pokonać chaszcze, ale też od strony plaży drogi prowadzą tylko mniej więcej do połowy tego wzniesienia, reszta to jest spinaczka. No i do tego dochodzi jeszcze ta sytuacja, która też się często zdarza przy fotografii, mianowicie fakt, że nie zawsze mamy światło tam, gdzie trzeba, nie zawsze mamy tą widoczność, którą chcemy. Tutaj akurat mamy teraz stosunkowo wysokie zamglenie. I ogólnie bym użył tego punktu, żeby naprawdę sobie sfotografować tutaj całą panoramę tego wybrzeża, bo naprawdę jest fantastyczna. Ale no niestety, warunki zmuszają mnie do tego, żeby korzystać z tego, co jest w tej chwili, bo nie wiem, czy będę w stanie się jeszcze tutaj dostać. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie będę próbował, bo warto tutaj się pojawić o wschodzie słońca i przed zachodem. Wtedy mamy oświetloną całą tą panoramę wybrzeża od Capo Carbonara po Punta Molentis. Na razie zadowolę się tylko tym, że jestem tutaj i mogę, powiedzmy, rekonesancyjnie, jeżeli takie słowo w ogóle egzystuje, spróbować ująć tą wyspę z tej perspektywy, a nuż się uda w postprodukcji coś wykombinować. Oczywiście, jeżeli ktoś posiada filtr polaryzacyjny, no to jest to akurat aura, żeby go użyć. Wtedy część tego zamglenia jesteśmy w stanie usunąć. Ale na razie pozostaje tylko żyć z tym, co jest. No niestety trochę zdrowia się na takich eskapadach zostawi. Chaszczy masę. Oczywiście wszystko suche i kujące. No bo jak żeby inaczej. I oczywiście no, są tam takie ścieżki, ale bynajmniej niewydeptane przez ludzi. Nie? To jest, widzieliście, to są owce, kozy. One sobie tutaj spacerują.
a radzą sobie w takim terenie dużo lepiej od nas ludzi. Więc jak się tam zapuszczamy, no to różnie to może być. Wyjście stosunkowo trudne, jak na taki pagórek, na szczęście blisko. Ale niekoniecznie tak hop-siup. Widok bardzo ładny, mimo że aura nie jest optymalna, więc ta wspinaczka no niestety jeszcze mnie czeka jeszcze raz. Ale warto, naprawdę warto. W międzyczasie zrobiło się jeszcze cieplej, albo ja się rozgrzałem. Więc nie marnujmy czasu. I jedziemy dalej. Chyba czas na następną plażę. Nie? No tak. Wiecie co, nie wiem jak to jest z wami, ale jak po kawałku jazdy na motocyklu sobie zsiądę, rozruszam nogi, przejdę się, to jest jakoś fajnie. Ale jak po takim haszczowaniu wrócę, wsiądę na maszynę i znowu poczuję wiatr, kurde, to jest jeszcze fajniej. Chmurki nad wyspą dodają krajobrazowi troszeczkę uroku. Niekoniecznie zawsze musi być nieskazitelny błękit, w zasadzie jest nudny. Ale tu już mamy Buena Vista de L'Isola Serpentara. W zasadzie z takich typowych miejsc, bardziej dla turystów samochodowych, gdzie można się zatrzymać, coś obejrzeć, zerknąć, ja wiem, zjeść kanapkę. Może nie jakiś fantastyczny, ale jednak widok jest stosunkowo ładny, ładnie odbija się błękit nieba od morza, ma to swój urok. Tutaj następna możliwość zatrzymania się, kto wie, może nawet z ładniejszym widokiem. Więc takich rzeczy tutaj jest naprawdę dużo. Ale my jedziemy dalej. A następnym punktem, dosłownie parę minutek stąd, jest Calapira. Ale nie przegapcie tego widoku tutaj. Jak widzicie, Sardynia to nie tylko plaże, góry, a w zasadzie mieszanka ze wszystkiego. A jak nie ma owiec, to pojawiają się kozy. Wspomniałem już o kozich serach? Chyba nie. Do tej pory o owczych. Kozie są też dobre. Co jak co, ale na tym to Sardowie się znają. I tutaj by był zjazd, gdybym go nie przegapił. I nie przegapiłem, w ostatniej chwili jeszcze się załapałem. Dobrze. Jesteśmy tu na Calapira. Stosunkowo ciekawe miejsce. Z historycznego punktu widzenia, z tyłu za mną widzicie wieżę obronną. Połowa XVI wieku, czyli ta epoka, kiedy Sardynia walczyła z piractwem, a walczyła z piractwem różnego rodzaju bardzo długo. Oczywiście kwestia definicji piraterii tu jest może ciekawa, ponieważ jak można sobie wyobrazić, taka wyspa w środku Morza Śródziemnego, no to bym powiedział, była kąskiem dla wszystkich sąsiadów dookoła i to przez parę tysięcy lat. Kto tu kiedy rządził, dlaczego, no to już jest naprawdę bardzo długa historia. Wyspa często zmieniała właścicieli, więc kto tu kiedy uchodził za pirata,
Sama plaża jest określona w stylu plaży naturalnej. Jakby to wytłumaczyć? Wybrzeże Sardynii ma długość około 1900, niecałe 2000 km. Z tego jak jest 750, 770 parę kilometrów, nie wiem dokładnie, jest zakwalifikowany jako tak zwane wybrzeże płytkie, czyli coś w rodzaju plaży. Jakieś 580 km tych plaż ma status plaż naturalnych. Reszta, czyli jakieś 150 parę kilometrów, to są plaże już po ingerencji człowieka. Zazwyczaj są to plaże właśnie turystyczne, zagospodarowane w ten sposób, że jest jakieś zaplecze plażowe, jest niekiedy ratownik, są różne określenia. No tutaj na tej plaży tego nie ma. Jest to plaża naturalna, czyli jest tworzona przez morze, które tutaj wpada w piękną, stosunkowo zamkniętą zatoczkę i tworzy ten charakter tej piaszczystej plaży, troszeczkę zazielenionej, troszeczkę zielska tutaj jest, to może niektórym przeszkadzać. Latem jest to troszeczkę sprzątane, ale też nie bardzo. Jeżeli ktoś z Was lubi ten takie czyściutkie, luksusowe plaże, gdzie jest wszystko wysprzątane i za parasolik się płaci te 5 euro za godzinkę, no to miejsce się akurat do tego nie nadaje, ale do fajnego odpoczynku na łonie natury jest ono doskonale. A ten lasek, no nazwijmy to te krzaki w tle, no to też w zasadzie nie są krzaki, tylko to są tutejsze wydmy. Możemy się tam przejść i troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. Jest to faktycznie podłoże piaszczyste i jak najbardziej znajduje się ono pod ochroną, tak samo zresztą jak ta naturalna plaża. Jest zabronione tutaj wjeżdżać jakimkolwiek pojazdem. I na wydmy, i na plażę, oczywiście wyrywanie jakichś roślin i takich spraw, co nie jest zabronione, to jest po prostu się przejść i przespacerować się po wydmach, starając się nie niszczyć flory. Tak więc fajne miejsce na przystanek, fajne miejsce na odpoczynek, na urlop chyba też, nie wiem. My sobie teraz ciągniemy do następnej lokalizacji lajtowo na plażę, albo taki, nie wiem, taki system plaż Calasincies, nazywa się jej zachodnia część. Jedziemy mianowicie z zachodu na wschód i jesteśmy na południowej części wyspy. Jedziemy nadal z Cagliari w stronę Muravera, Capoferrato, wcześniej Costa Rei. Minęliśmy Villa Simius. No i tu właśnie mamy taką sytuację, że często dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, dochodzimy i stwierdzamy, no ale no tutaj w zasadzie nic nie ma, nie? No nie wiem, czy nic nie ma.
wspiadzia z Incias, jest stosunkowo długa. Przechodzi później wspiadzie San Pietro. Tutaj mamy zjazd. Można sobie nią przemaszerować, ale zaraz opodal jest jeszcze jeden taki punkt. I muszę się przyznać, że jak często tu jeżdżę, to jeszcze tam nie byłem. I nazywa się Monte Turno, czyli Góra Turno. Bardzo ładne okolice tutaj. Wiosną wszystko się tutaj robi bardzo kolorowe. To może być ciekawe. Spiaggia Monte Turno. Jedno właśnie z tych miejsc, gdzie doskonale widać to, o czym wcześniej już wspominałem, mianowicie współdziałanie tych dwóch żywiołów tutaj. Z jednej strony morze, siła morska i z drugiej strony krajobraz lądowy. Pięknie widać erozję wywalczoną przez wodę i wiatr. Skały częściowo wypuchane, częściowo jeszcze w formie urwisk. Bardzo ładna aura. I nawet jeżeli pogoda jest taka, no, jaka jest, to nie jest jak wyjść wymarzona plażowa pogoda i bardzo dobrze, dlatego nie ma tutaj w tej chwili ludzi. Właśnie w taką pogodę takie miejsca mają swój niepowtarzalny urok, rozwijają swoją aurę. Bardzo lubię coś takiego. Już nawet absorbując od jakichś takich form fotograficznych czy związanych z nagrywaniem czegoś. Atmosfera w takich miejscach jest po prostu magiczna. Ten żywioł, ta energia, wspaniałe powietrze, dźwięk, fale. Piękne, po prostu piękne. I proszę, jak fajnie jest niekiedy odkryć coś nowego. Takich miejsc jest tutaj jeszcze sporo. Tak więc, to była ekskursja do Monte Turno. No, w zasadzie nie tyle Monte, co Spiaggia. Ciekawe jest też to, że w zasadzie tylko startuję motocykl i zaraz się zatrzymuję, ponieważ to jest następna ciekawa lokalizacja. Ja wiem, powoli robi się tego dużo, nie? No ale tak jest, tak jest. I to jest lokalizacja San Telmo. Troszeczkę inna od tych plaży, które widzieliśmy do tej pory. I zaraz zobaczycie dlaczego. I czy to są właśnie te chwile, dla których się podróżuje? Myślę, że to jest jedna z nich. One są różne. Ale każda ma jakiś swój urok. Lokalizacja San Telmo jest naprawdę ciekawą sprawą. Piękne wydmy. Kawałek piaszczystej plaży, bardzo kameralnej, bardzo ładnej. Aczkolwiek stromej, jak widać, morze pracuje przez cały czas na wybrzeże. Oraz wspaniały odcinek wypukanych skal. Ponoć są tu jeszcze ciekawe tereny do nurkowania, ale tym to ja się jeszcze nie zajmowałem. No i oczywiście wspaniałe światło, które teraz dopiero powstaje. I można mi porobić fajne zdjęcie. Aura jest naprawdę piękna o tej porze. I co ciekawe, to jeszcze nie koniec.
Takie uroki. Piękne miejsce. A teraz tymi pustymi drogami ciągniemy do... No chyba się powtarzam, ale znowu muszę powiedzieć, że jest to jedno z moich ulubionych miejsc. I w zasadzie fajnie, że o tej porze dnia się tam poruszamy, ponieważ teraz światło tam będzie wyjątkowo interesujące. Dużo czasu spędziłem tutaj, robiąc różne zdjęcia, poranne, nawet nocne, przy świetle księżyca. Magiczne miejsce. Lokalita Santa Giusta. No co tu będę dużo opowiadał, a sami widzicie. Także tutaj jest wspaniały krajobraz. Santa Giusta jest w zasadzie takim habitatem obejmującym plaże, wydmy i urwisko skalne oraz struktury skalne, tutaj co widzicie w tle. Może ktoś z was był w Costa Rei, słynne miejsce turystyczne, to wtedy to miejsce znacie raczej pod inną nazwą, mianowicie Scalo di Pepino. Scalo di Pepino znajduje się z drugiej strony tej górki tutaj. Jest wspaniałym, wypolerowanym odcinkiem skalnym, na który niekiedy się da wejść, no może nie suchą stopą, ale się da wejść. Zdjęć robiłem tutaj bardzo dużo. W zasadzie jest to takie pierwsze miejsce, które odkryłem w ogóle na Sardynii. Było to dobre 4 lata temu. Zawsze znajdzie się tutaj coś ciekawego, jakiś fajny motyw, w zależności od pory roku. Czy to będzie skała w Pepino, czy to są te skały, które widzicie za mną, czy roślinność, która tutaj zarasta te wydmy, w zależności od pory roku. Z drugiej strony znajduje się wielka plaża Costa Rei. Przypuszczam, że jedna z największych na Sardynii. Długa, ciągnie się parę kilometrów. Muszę się przyznać, że tam jeszcze w ogóle nie byłem. Takie plaże mnie za bardzo nie przyciągają. Ale to miejsce jest, no, z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, naprawdę magiczne. I tyle. Wjeżdżamy do Costa Rei. Jak widzieliście, lokalita turystyka Costa Rei. Costa Rei jest, nie wiem jak to nawet nazwać, miejscowością zbudowaną tylko do celów rekreacyjno-turystycznych. Mieszka tu parę ludzi na stałe. Jest kiosk, który jest otwarty. Najdroższa stacja benzynowa chyba na całej wyspie. I tłumy ludzi w sezonie. Nie będę wam pokazywał tej miejscowości. Nawet nie będę wam pokazywał tutejszej plaży. Zaprowadzę was gdzie indziej. Costa Rei zostało wybudowane na płaszczyźnie idącej wzdłuż plaży. Ona nie jest zbyt szeroka. Więc osiedle zostało murowane w górę, która z kolei osłania całe to miasteczko od północy. Jak widzicie, domki letniskowe, dacze, wille pną się tutaj w górę. I właśnie to sobie wykorzystamy, bo jeżeli już się tam wybudowali prawie pod szczyt tej góry, to wiecie już, czy domyślacie się, co was tam oczekuje. Voilà. I powiedzcie sami, po co się zatrzymywać tam na dole? Ladies and gents, to jest widok z Costa Rei, ponad Costa Rei, na tutejsze wybrzeże. Na horyzoncie widzicie Isola Serpentara, czyli tak naprawdę wzdłuż cała trasa tego odcinka
Za ostatnim przylądkiem Capo jest Punta Molentis, to jest i stąd nie widać. Ale od tego momentu, od Cala Cincia, z Cala San Pietro, od Spiaggia Sant'Elmo i później aż po Santa Giusta. I tutaj w dole widzicie Scoglio Pepino. Na tej kamerze ja wiem, że to jest słabo widoczne, ponieważ jest bardzo rozproszona widoczność, ale myślę, że widok, że panorama jest naprawdę boska tutaj. Zobaczcie, jakiej wielkości jest sama Spiaggia di Costa Rei. Ona jest ogromna, ciągnie się parę kilometrów. Znika nam tam dopiero przed przylądkiem Capo Ferrato. I to, co widzicie, to jest właśnie temat następnego odcinka. On będzie, mam nadzieję, krótszy i spokojniejszy. Będziemy się próbować dostać na Capo Ferrato. Za tym przylądkiem są jeszcze dwie wspaniałe, ukryte plaże i saliny. Mnie się wydaje, że na tym zakończymy opowieść o wybrzeżu między Cagliari a Capo Ferrato. I to by było na tyle. To był długi odcinek, wiem, ale mam nadzieję, że ciekawy. I jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to też wiem, że mówię do właściwych odbiorców. Zauważyliście może, że nie chodzi mi tutaj o jakieś efekty. Nie chodzi mi o to, żeby w paru sekundach pokazać wam, wow, ale zobaczcie, jaka to jest plaża. Nie będę skakał z paralotni, nie będę puszczał dronów. Nie zajmuję się czymś takim. Pokazuję wam trasy z perspektywy motocyklisty i z perspektywy człowieka, który po prostu się tutaj porusza, robi zdjęcia i szuka krajobrazów. Mam nadzieję, że was to zainteresuje, że znajdziecie na to motywację, inspirację do swojego sposobu podróżowania, czy motocyklem, czy rowerem, czy na piechotę, czy choćby nawet samochodem. Widzicie, przejechaliśmy bardzo mały kawałek wyspy. 50 kilometrów. Spójrzcie na mapę, zobaczcie, jaka ta wyspa jest wielka. Wyobraźcie sobie tak naprawdę, jakim pięknym miejscem jest Sardynia.